Halo, halo, dzień dobry, witam u Ani w kuchni i dzisiaj zapraszam Was do upieczenia ze mną ciasteczek owsianych z rodzynkami. Są przepyszne, chrupiące, słodziutkie i takie rodzynkowe. Serdecznie zapraszam. Zaczynamy od dodania masła do misy miksera. Teraz ubijemy troszeczkę, aż masło zjaśnieje i się zrobi bardziej pulchne. Teraz dodaję cukier i znowu ubijam. Jak już wszystko się połączy, pamiętamy, żeby czyścić ścianki miski miksera. Dodajemy jajka po jednym. Teraz esencja waniliowa wędruje na stół, ale powinna do miski wywędrować. Nic nie szkodzi. Posprzątamy i zrobimy drugie podejście. Esencja waniliowa dodana, możemy teraz wymieszać. Dodajemy drugie jajko. I znowu mieszamy. Teraz do mąki dodamy sól i sodę oczyszczoną i zamieszamy troszeczkę, żeby się połączyło. Okej, tak przygotowaną mąkę dosypujemy do naszego ciasta teraz. I mieszamy. Teraz dodajemy syrop klonowy i znowu mieszamy. I teraz, jak już wszystko jest pięknie połączone, dodajemy płatki owsiane. I oczywiście rodzynki. Teraz zamieszamy już tylko troszeczkę, żeby to się ładnie połączyło. Okej, i nasze ciasto jest gotowe. Teraz małą łyżeczką do lodów będę nakładać. To jest około dwóch łyżeczek miarka. Nakładam na blachę wyłożoną matą silikonową. Można użyć papieru do pieczenia. Będę odpiekać w piecu nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez jakieś 12 do 16 minut. Zanim powędrują do pieca, przygniotę je troszeczkę. Najlepiej pomoczyć palce w wodzie. Po 10 minutach zaglądajcie do pieca, żeby się nam za bardzo nie przypaliły. Ja lubię, jak są bardzo kruchutkie. A tutaj drugą porcję ciasteczek wkładam do zamrażalnika, tak przygotowane. I następnego dnia, jak już ładnie się zamrożą, przełożę do
torebki ziploka. I przekładam ciasteczko na kratkę do kompletnego wystudzenia. Teraz, jeżeli chcielibyśmy komuś podarować takie pyszne ciasteczka, można do słoiczka powkładać. I udekorujemy słoiczek wstążeczką. Ciasteczka są przepyszne, chrupiące, słodziutkie, w środku troszeczkę jeszcze takie ciągnące, proszę popatrzeć, idealne. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał i wypróbujecie. Ślicznie dziękuję za uwagę, serdecznie zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmie. Smacznego!